Po krótkiej rekonwalescencji Bartka postanowiliśmy wyruszyć na bardzo długą dzisiaj wycieczkę i zobaczymy, czym się ona skończy i w jakim momencie. Jest to bardzo intrygująca rzecz i nieznana. No. Możemy nie przeżyć. Mhm. Bartek może nie przeżyć, faktycznie. Ja zamierzam wrócić. No i teraz właśnie czekamy na kolejkę w Dolinie Chochołowskiej, która nas podwiezie za 5 zeta od Uba. Rusza od godziny 8. No jest taka lekka obawa, bo jest nas tylko dwoje i nie wiadomo, czy zbierze się odpowiednia liczba osób, która zagwarantuje, że ta kolejka pojedzie. Chętnie byśmy przejechali ten fragment rowerami, ale niestety Bartek ma kłopoty ze ścięgnem i coś kwęczy i... No wiadomo, wiecie, jak to Bartek, nie? No. I zanim rozpoczniemy tę długą wędrówkę, chciałam zrobić taką podziękowania tutaj wielkie dla moich bucików firmy Salewa. Miałam już różne, ale pierwszy raz mi się w życiu zdarzyło, że nie mam ani jednego odciska, ani jednego, ani pół, ani zaczątku nawet odciska. A nawet jak miałam taki pęcherz jeden, z którym tu przyjechałam, ładnie się wygoił. Na początku jak je przymierzyłam, wydawały mi się dziwne, takie uczucie, jakbym była w buty, które leczą. Jakby były drewniaki, tak, takie do przodu było, takie gibnięcie. I troszkę mnie uciskała tutaj pianka wokół kostki, ale ona miała się dostosować i się świetnie dostosowała. Nie odczuwam żadnych bóli czy bólów. Chyba obie wersje są poprawne. Bóli stopy. Ważne przez jakie u. Które zdarzały mi się wcześniej w innych butach. Jestem zachwycona. No. Dziękuję Ci, Omo. To znaczy Salewa. Jedzie ciuchcia. Ale nikogo nie ma, tylko my. I tyle, żeśmy ją widzieli. No, niestety okazało się, że pan od kolejki potrzebuje 8 osób, żeby wyruszyć. Więc wybraliśmy opcję rowerową. Trochę szkoda, bo pół godziny w dupę. I noga trochę cierpi. No, trudno. Walczymy. Nie, jakiś inny ciągnik. No, generalnie Dolina Chochołowska, wielkie rozczarowanie na początek, ponieważ kolejka nie jedzie o godzinie 8, tylko dopiero jak zbierze 8 osób, a ponieważ jest po sezonie, który w innych miejscowościach wygląda jak sezon, to się nie opłaca wozić turystów i można skorzystać z wypożyczalni rowerów, czego generalnie nie polecam. Nie lubię jeździć rowerami górskimi, to prawda, ale te, które tutaj oferują za dychę, za przejazd taki niewielki odcinek, tym trzęsącym się gównem po prostu, całe rozwalające się, kierownica sobie, koło sobie. No jakaś porażka po prostu. Więc przyjeżdżamy na parking Gdycha, wejście do parku Gdycha. Przejazd albo kolejką, mówię o dwóch osobach, Gdycha lub 20 zł. 10, 20, 40 zł na dzień dobry na wejście, żeby jakoś dostać się pod szlak. Nie widać. Nie wiem, godzina 40. Tak jak zapowiadali. Zeta. I za co to wszystko, kurwa? Taki burdel nieposprzątany, zamiast to ściągnąć jakąś trawkę elegancką, zasiać, żeby człowiek mógł się wyłożyć i w ogóle widoki podziwiać, to nie. Nasrane, nabrudzone. Nic nie posprzątają. A kasy chcą, nie? Co po czymś? Przereklamowane to wszystko, mówię wam. Tu się nasze szlaki z czarnym rozdzielają. Godzina 30, przełęcz Iwanicka. No chyba żaden z naszych celów przyszłych, nie? Nie słyszę. Mówię tam, chyba to żaden z naszych celów przyszłych. Żaden? No. Myślę, że wręcz przeciwnie. Tak? Że gdzieś tak, że tam ta dolina gdzieś się tam kończy chyba. Nie wiem, nie mam pojęcia jak to idzie. Ja też. Ona poszła tam tędy. A właśnie, no tak, bo skręciliśmy. Zgadza się. Europie, żeby nie powiedzieć byle jak, gdyby nie urywa w stosunku do innych dolin. Trudno w zachwyt. A ty jak myślisz? Że nogę mam na wyczerpaniu. Naprawdę? Schodzimy? Idziemy. Gdzie się będzie sprowadzać? Helikopter. Aha. Masz tyle kasy, żeby zapłacić? Nie, no ale ty masz. Ja nie mam. Ja mam tylko za 30 zł. No to zamówimy taki za 30. O. Są twoje nogi? Odwracasz uwagę. Kulejesz już i zamierzasz udawać, że nic się nie dzieje, czy jak? Ty mnie słyszysz? Tak. Chciałeś tam wypróbić? Tak. Ja się to nie chłodno zrobiło. Już się rozgrzałam. No. Tak, musieliśmy być tam. No. stronę. Ci energii nie starczyło. Gleba robiła, opuszczała gleba. Jeszcze tam kiedyś będziemy. Przełęcz, potem jest Krzyś, tak? niestety kontuzja nas pokonała, więc zwijamy się czarnym szlakiem w dół. Proponuję przycisk do papieru oraz narzędzie perswazji lub zaczepne obronne narzędzie do pracy. Niemożliwy szef, wkurwiająca koleżanka, który zwiążą każdy problem. W moim stanie godzina jak nic. Dobra. Bez winy nie. ładniejsza, naprawdę. Dobrze jest. No, ja nic nie powinnam wymyślić narodowego. Ale to już, no, jestem w takiej desperacji tutaj. Aha. Zbieram tylko rzeczy niepotrzebne. Niczego nie zrywam. Papierki. Z ziemi podnoszę szyszki stary. Na pewno one się wysypały. Na pewno. Ojej. Droga przez las. I niemalże przez mękę. Patrz, Kasia. Tą szyszkę mi pokazujesz? Mogę. Dietę przebyć do parku. Wiem, ale chyba jest tydzień na to, czy coś takiego. Słucham? Mówić głośniej. Tydzień na to jest, albo jakoś tak. Co? Do 18 mamy, do ten, jaki tydzień? A tu co? Maila mi napisali, Kasia. Nie słuchacie. Nic. Oglądam te szyszki. Tak, biedne dziecko. O. Takiego ludzika można by zrobić. Tak jest. To nie są z szyszki. On ma na końcu taką dziurkę, ta szyszeczka. Aha, rozumiem. Tak jest. Pięć. O mój ćwiczyć, bo mamy bardzo długie trasy. Mówiłam, ja żona. Tak, żona zawsze najmądrzejsza jest. No. Trzeba słuchać żony. Żeby się nie uciekło. Nie, to wszystko zależy jaka żona. No ale jak ktoś mądry, no to nie. Ale nie, to wpierw musi być mądra żona, moja droga, inaczej się nie da. To ten noż jakiś taki, no posłuszny. z uwagi na wzgląd będziesz wolał tam. Włodko. Szliśmy do połączenia żółtego i czarnego szlaku. Kupujesz tu? Nie wierzysz? Co ty w parku? Oby nie. To się tak zatarę znowu. Nie, spokojnie. Wracamy. Wracamy. No, aczkolwiek nasza wycieczka miała mieć nieco odmienny przebieg. No i co, taka Dolina Włowska, Boże, jak drugie, jak to się ma do tej, do Doliny Rozpadki? Takie nic po prostu. Ha! Albo ta Dolina Białego też była bardzo ładna, nie? Taka intymna, nieduża, ładna, klimatyczna. No tu nie posprzątali. Turystów zwołują i po 5 zł ciągną. Do takiego bałaganu. Chyba Bartek zapomniał coś dodać, bo włączył znowu aparat, bo nie założył do klinika. Nie, sypku, nie dojechał tym rowerem. Rowerem? To wszyscy rowerami jedą. Może do 19 się nazbiera. Tam gdzieś mamy herbatkę i kanapkę. I zapłacone mamy tu na terenie pobyt. Nice. Panie reżyserzu, pan daj spokój już z tym. To już wszyscy widzieli 58 razy na innych filmikach. To nie kręcę dla innych, tylko dla siebie. Masz tu drugą stronę na tym. nad reglami zamkniętego kościeliska. Godziny. Przez to powalone drzewo. Okej. Ale ja rowery liczę jako punkty wychodzone. Pokonałam tu siłą własnych mięśni. Dobra. To, że szybciej, to tylko tyle, że muszę większy nakład energii w to wsadzić. Aha. Młode pokolenie jest. Osoby spragnione. Nie. Końskie gówna to te cały czas po drodze były. Nie, jestem pewna, że za tym zakrętem będzie już w tak? No może masz rację. Może nie. Zobaczymy za zakrętem. To trzeba zamówić nocleg w schronisku z dowozem, wiesz? No cóż, bowiem gazikiem, żeby pokonać. Jest dużo je. Ciucia stoi na sobie wybawienie. Jakie wybawienie, ona jest pusta. No ale... Pomoże nam dotrzeć do parkingu, czyż nie? Dobra. Nic nie powiesz? Wiem, ta Dolina Chochołowska. Wprawdzie nie doszliśmy do końca, ale jakaś taka niezachęcająca. Nie. Szkoda, że te szlaki tak daleko trzeba przelecieć, żeby się nie dostać. Tu jest słabo. Ale możemy następnym razem szlakiem czarnym wejść na Siwą Polanę i stamtąd dalej hasać. Tak jest. No, koniec tej nieudanej wycieczki. Skróconej 2 razy. Najpierw Bystra wypadła, a potem przejście Czerwonymi Wierchami. Jakimi Czerwonymi Wierchami? Nie? Tam nie ma już? Nie, to nie to, ale no tak, mieliśmy tam dalej. No. Na ten Starorobociański. Starorobociański. Tam już nie ma? Czerwone Wierchów? Nie. Ale to tak wygląda wszystko to samo, bo taka roślina. Okay. A tu borówki są takie. Które... Znowu się wykazałem ignorancją. Trudno. Otwieraj. Dobra. Finito. Trochę nam obserwować.